Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, serdecznie, mili, z tej strony, witajcie na drewnianym przedszkolu, uwaga, będę śpiewał! Nie, no dobra, żartuję, nie będę śpiewał. Witam was serdecznie u góry, Boudwolakin, zwany Protosem, u dołu, Staniu, zwany, Staniem. To jest mój widz. Mój widz wysłał mi replaya do drewnianego przedszkola. Ogólnie drewniane przedszkole będzie się odbywało każdy wtorek, nie poniedziałek, ponieważ odkryłem, że w poniedziałki bardzo często Marta mnie gdzieś gania. Na przykład wczoraj skarbił, chodźmy na chwileczkę tylko do Ikei i 61 paczek zamówionych mebli. Nie żartuję, 61 paczek. Metr sześcienny, dokładnie to wszystko, 400 parę kilo przywiozą. Cudowne remonty i tak dalej. Dla tych, co nie wiedzą, drewniane przedszkole jest grą, serią gry StarCrafta 2, gdzie oglądamy graczy i nie podchodzimy do końca w normalny sposób. Jeżeli chodzi o komentarz, to jest raz, a dwa, oni zwykle dają nam możliwość do tego, byśmy nie podchodzili w normalny sposób do ich grania, więc proszę państwa, lecimy już z tym ładnym, pięknym spotkaniem. Jak widzimy, Boudwolakin, jak się tam zwał, zrobił podwójny sobie tutaj pylonik do tego wszystkiego Forge oraz zostawił sobie Gate'a, więc to już wiadomo, że będzie działo się coś ciekawego. Już na początku dochodzi do wniosku, że w pierwszej minucie 30-40 sekundzie się obroni, stawiając dwa działa. Bo jak wiemy doskonale, przeciwnik, jak zobaczy, że są dwa działa, tak na samym początku, będzie wiedział, że ma do czynienia z kimś, kto się na tej grze zna i po prostu nie pozwala mu wchodzić. Mimo że gra na terana, który może zrobić na przykład medivac i, tak wiecie, przelecieć sobie obok. Mimo że gra na terana, który gra Reapera, który może wskoczyć i rozwalić mu z tyłu całe wydobycie. Mimo że... Nie róbcie tego w domu, ale jednak. Staniu robi jakiegoś dziwnego walla. Chyba się tutaj chłopak pomylił, myślał, że u góry jest wejście. Tego jednak nie było. Taktyczny good luck fan i taktyczny pylonik postawiony. Tak, tutaj z przodu. Już jest taktyczny pylonik z nadzieją pewnie, że jakieś działo udałoby się postawić. Próba jeszcze przejęcia gazu, żeby przeciwnik nie miał zbyt dużo gazu. To szczegół, że już jakaś armia jest i pozwoli ten gaz bardzo szybko rozwalić. Przyjmowanie tak wcześnie jest całkowicie bez sensu. Miałem nadzieję na Cannon Rusha, na Terrana, naprawdę miałem taką skromną nadzieję, jednak tutaj nic z tego nie wyszło. Staniu, zamiast pojechać, zeskautować i wybić całą tą linię wydobycia, to aktualnie rozwala pylona, bo ma na to czas, bo jemu się nie śpieszy. Jego przeciwnik, który posiada już 600 minerałów w banku, 700 minerałów w banku, myśli przy APM-ach 16 na... Tak, APM-y niezbyt są wysokie, ale zastanawia się. Możliwe, że sprawdza w internecie aktualnie, jak tu powinien zagrać i co zagrać. Cicho, zrobił probę. Przy okazji to naprawdę mamy chyba gracza z brązu i gracza z silvera, jeśli się nie mylę, więc coś koło tego, więc tutaj najprawdziwszy gold, tu będzie najprawdziwsze drewniane przedszkole. Tylko, że trzeba będzie najprawdopodobniej używać jeszcze takiej, tak, kolega coś tu, aha, kolega, widzę, że za dużo grywał w Brood War'a, bo nie ustawił sobie kolejkowania. No dobra, no, próbuję zrobić sobie na złość. Ma 37 punktów zaopatrzenia, stawia sobie pylona gdzieś tak sobie, stawia sobie ekspansję i obok postawi sobie działo w 3.30, bo jak wiem doskonale, każda minuta to musi być dodatkowe działo postawione po pierwszej, więc dlatego mamy już... Nie, no dobrze, mam działo już na zapas, mamy czwarte działo, więc mamy cztery działa postawione. Chciałem też przypomnieć, że ja dostępu do tych replay jako tako wcześniej, czy mam niby do nich dostęp, ale ich nie oglądam. Ja nie chcę nic mówić, ale tutaj jest rampa, po której obok, po której można byłoby wskoczyć. Wiecie, tu można byłoby zrobić hop, siup, tralalala, tak. Lump, hop, hop. Czasami dla mojego kota mówię, który boi się wskoczyć się na ogrodzenie, mówię hop. Jeżeli chodzi o Terrana, ten, dobra, szaleje, ma ekspansję 7500 minerałów w banku, więc na... On odkłada na czarną godzinę, odkłada to wszystko na czarną godzinę, aczkolwiek pamiętajcie, żeby na początku inwestować, bo inaczej wszystko przejecie, przepijecie, no nie można wszystkiego wydać w speluno, trzeba zainwestować w najnowsze, najnowsze buty, najdroższe, na przecenie i tak dalej. Dobra, supply block, dlatego też dwie znam to, wiecie co, ja tak robiłem bardzo, bardzo dawno temu. Ustawienie podwójnego, kazać wybudować dwa supply depoty, zablokować sobie te 100 minerałów, ale przez jedną SCV-kę. Nie róbcie tego, nie róbcie. Protosem możecie to robić, możecie spróbować, owkiem tego nie zrobicie, ale nie róbcie. Nie, dobra, co się dalej dzieje? Technologia leci. Techlab jest, zobaczmy. No oczywiście, że kolejne działa. Kanonu. No bo kanon, dlaczego ktoś miałby tutaj kanon jady nie zrobić?
ja chyba mam te dziwne wrażenie, że wiem, już nawet taki będzie screen do najbliższego drewnianego przedszkola, czyli do tego odcinku. Już tylko niech to się wszystko skończy robić, to zaczniemy. Więc Protoss dalej myśli o kanoniadzie. Protoss chyba jeszcze nie trafił na tyle ogarniętego terana, który by zagrał Medivac i po... I... Fru! Pum! Wiecie, tak możemy polecieć i... Pam! Ale nie. Nope, dobra. Pylon działo, nawet Shieldbar. Ej, słuchajcie, no. Ja wiem! Kanoniada jest dobrze. Kanonizacja własnej bazy bardzo fajnie, ale pojedynczy Shield Battery to musi synek być. Musi być. Uwaga, robię print screena i la, bo nie chcę w postprodukcji się w to bawić. Nazwaliśmy print screena. No dobra. Więc mamy piątą minutę, 1500 minerałów ustania. Co ciekawe, nawet pamięta, żeby tutaj czasami muły zrzucić, więc już to jest to coś. I ma orbitale, bo swego czasu w Bronzie i Silverze potrafili nie mieć nawet orbitali. Po drugiej stronie multum energii na budynkach, więc o, cicho, jakiś jeden chronobusik poleciał. Bardzo pro, zakolejkowane próby, bo trzeba ich kolejkować. Po prostu tutaj mam też symulator troszeczkę... PRL-u, czyli wiecie, w kolejkach. Jeżeli proba nie wystoi w kolejce, to ona potem nie zrozumie, co to jest być wolną. Więc jeżeli stoimy w kolejce i potem ją wypuścimy, to ona nagle widzi i docenia to wszystko. A gdyby od razu wyszła, taki nowoczesny dzieciak milenial, on wszystko ma pod ręką gotowe. 16-14, tutaj do gazu jeszcze powysyłane. Oczywiście po chwili zapomniał, że z tym kolejkowaniem, no z drugiej strony biorąc pod uwagę, że miał 1000 minerów z kawałkiem, to tak kolejkować mógł. Jest działo kolejne, mamy kolejną kanoniadę, kolejne działo, oczywiście z lewej strony mam ukrytą flankę i wyobraźcie sobie teraz jakiś dropik by tędy poleciał. Co by się stało? Ty cheaterze jeden, skąd wiedziałeś o czymś takim? Dobra, coś będzie się nam... Tutaj jest chyba tak zwana gra 7 minute no rush. Panowie ustalili sobie wcześniej, mamy w 7 minucie, rusza pierwszy push, jest steampack, marudery są, dwa siege tanki poustawiane. No i teraz pytanie, czy uda się tym kanonom obronić? To jest bardzo dobre pytanie. Widzę, że poustawiane wieżyczki. Chciałbym zauważyć, że żadna ze stron... A nie, przepraszam, tutaj był scout jakiś. I Reaper zginął. Bardzo możliwe, że Reaper zginął. Nawet nie zauważyłem momentu, w którym zginął Reaper. O! Marine zginął, zauważył kanony z przodu i teraz tak, kurde. Gdybym tylko miał coś, co pozwoliłoby mi... A cicho, mam. Mam coś, co pozwoli mi atakować na odległość. Mam, dobra, dawać! Dawać, rozstawimy się, jesteśmy bezpieczni, działo nas nie dorwie, tylko że nie mamy wizji. Możemy zrobić dwie rzeczy, możemy na przykład podejść Marinesem tak troszeczkę do przodu i dać mu wizję, albo możemy wykorzystać coś, co nam daje 250 minerałów, czyli energię na muła, na skan. Bo tak. Bo nie potrzebujemy tego, bo jesteśmy bogaci, mamy 1000 z kawałkiem. Gazu tylko mamy trochę mało. A przeciwnik stawia sobie potrójny, najmocniej Stargate i Voidy już robi. Do tego wszystkiego Fleet Beacon postawione. Prze państwa będzie latanko. Aczkolwiek ja się obawiam, że to może być jedna z tych gier, gdzie czekamy, nic się nie dzieje, czekamy. Widzę, że Terran będzie robił containment, będzie chciał zastawić wyjście przeciwnikowi. Ja nie jestem pewien, czy wtedy na przykład Immortale by się pomieściły, żeby mogły wyjść. Szczerze powiedziawszy, jak to jest tak poustawiane, stalki po diecce powinny się zmieścić. Dieta cud, będzie cud jak schudne. No i dobra, jest Fleet Beacon, kolejne działo, cicho, zaczyna się zastawiać tak, żeby od tyłu nikt mu nie wleciał. Ja myślę, że Terran byłoby fajnie, gdyby jednak podszedł tym Marinesem troszeczkę bliżej. O, chodź, Michał, przegrałeś w bierki, idź naprzód na scout. Michał, wyjdź! Michale! O! Coś dało wizję. Siege Tank podjechał i dał wizję. To mogło dać pewien plan Staniowi. Stanio pomyślał, ej, jeżeli podjadę bliżej, to przeciwnik tego nie widzi, to będę mógł się rozstawić i będę mógł ostrzeliwać. Wola Boga, jaka technologia, David Klim. David Kim, bardzo bym prosił to o znerfienie takich Siege Tanków. Co to ma być? Już sobie Protoss myśli. Ustawione wieżyczki, bo lepiej je mieć, bo nigdy nie wiem, kiedy deki się pojawią. Jest skan, żeby nie było wizji, żeby nie było obserwera. Chyba tak. I poleciały trzy Voidy. Voidy zdążyły te małe co nieco zniszczyć, zanim Marinesy się ogarnęły, co się dzieje. Jest Steam odpalona. Chciałem też zauważyć, że Steam na Maruderach przeciwko jednostkom latającym. Gdyby Marudera teraz tak
załaskotać, przewrócić go na plecy, no, atakował. Ale jak wy chcecie załaskotać Marudera? No proszę państwa, zobaczcie, jakie to jest grube. Chyba, że powiedzmy jakiś dobry joke. Na przykład, dlaczego koleś się przewrócił? Niezbalansowany. Ha, 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 ha. Twoja mama jest, twoja matka jest tak wielka, że jak się pojawia, to słychać Mothership has arrived. I tak dalej. Nie, to Battlecruiser has arrived. Coś w tym stylu. Dobra. Jest ukryta ekspansja, no bo lepiej jest ukrywać. Zostawiona jest z przodu wieżyczka. Niech ktoś powie Staniowi, że supply depoty to nie są działa. One tego nie rozwalają. Stawianie takiej ilości supply depotów to jest blokowanie minerałów. Do tego wszystkiego, jeśli się nie mylę, tak, całe dwie SCV-ki to robią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 1000 minerałów zablokowane, bo dwie SCV-ki stawiają supply depoty, bo tak. Bo tak, oczywiście nie podjedzie gdzieś tutaj bliżej, żeby zeskautować, bo nie ma sensu, prawda? No, po co miał podstawiać i to wszystko niszczyć? Daj czas Protosowi, aby ten stworzył sobie kolejne wojdy. Protos twardo tworzy te wojdy, ma plus jeden do ataku. Teran już gdzieś te setkę APM-ów miał do końca, powiedziawszy, nie wiem, w czym była ta setka APM-ów. Oho. Ojo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 j
zostawić. Chyba shiftem to robił. Podlatują Wojdy do walki i Sishang zaatakowany. Marines obrywają, wieżyczki padają. Nie wiem, czy taka... O, próbuję podprowadzić. Czy on mógł z tym walczyć? Tak się zastanawiam. Do końca nie wiem. Niech zregeneruje na przykład energię, no bo widzicie, najwidoczniej dostał przydział na kartki, tylko i wyłącznie jedno shield battery. Więcej nie można. Zeloty są tworzone bez Warp Gate'a, dobrze widzę? Tak, zeloty są tworzone bez Warp Gate'a, no bo po co nam Warp Gate? I karieru zaczynają się pojawiać. A tutaj zabezpieczenia przeciwko czołgowe się są stawiane, albo przeciwko zelotom na szarży, wiecie, to może się ładnie ustawić, bo aktualnie wszystko, co pokazał Protoss, mówi nam o tym, że będą zeloty na szarży. Te działa z przodu ustawione, te wojdy wskazują nam o tym, że będą już zeloty na szarży. Pamiętajcie, że jak się gra na tych niskich ligach, to przeciwnik zwykle nie wie, co my robimy, bo my zwykle nie wiemy, co robimy, jeżeli jesteśmy na niskiej lidze. To jest ten największy problem grania na tej lidze. Nieprzewidywalność tego, co się może wydarzyć. I to jest lekka nieprzewidywalna. Dobra, cicho, wpadł na pomysł. A jak podlecę medivakiem, to będę mógł rozwalać mu te wszystkie kanony. Boże, moje teksty są tak głupie, że musiałem się napić. Ale co za długo, to niezdrowo. Cofnijmy tego medivaka. Poustawiane wieżyczki. On dalej nie czeje, jakby ma tych medivaków. Ohoho. Albo i więcej. Spakować wszystkie marinesy, przerzucić tutaj. Wbiec na górę ze steampakiem i rozwalić to wszystko. Ale nie, czeka, dobra, bo to jest najważniejsze. Zniszczyć kanony. Protossa ci już sprawia ilości minerałów. Siedzi taki Protoss na dwóch bazach i ma przez 3 godziny ma niezabijalną armię. Czyli na trzech bazach to było jakoś tak. To były słowa mędrca. Dobra, podchodzi Bajo. Ginie Bajo. Bajo nie chciało walczyć z wojdami. Z jakiegoś dziwnego powodu pojawił się również kariery. I teraz... Czy ja dobrze widzę, czy... Dobra, nie, bierze kariera na cel, brał kariera na cel. Skończyła mu się armia aktualnie, skończyła mu się armia, rusza więc maruderami i rusza również przy użyciu Banshee do walki, bo widział wojdy i kanony, więc doszedł do wniosku, że Banshee będzie tutaj bardzo dobrym pomysłem. No, mamy 13 minutę i containment został odłożony. Co w takim wypadku zrobi Protoss? Czy postawi dużo pylonów? Czy przejmie trzecią bazę? Czy spróbuje ją zabezpieczyć? Czy przejmie może Golda, bo ma supply bloka? Czy dorzuci jakąś technologię? Jest plus 2 do ataku swoją drogą. Bardzo fajnie. Do tego wszystkiego... Co robi Protoss? Protoss stawia pylona i stawia kanony z przodu, bo kolejna baza, trzecia baza jest passé. Trzecia baza jest tak bar so 2017, moi mili państwo. Nie, więc stawia dokładnie sobie taką samą, takie same kanony jak w ostatnim razem, kiedy wszystko to zostało zniszczone. Staniu się zorientował, że jednak coś złego z przodu się dzieje i dostawia sobie, proszę państwa, wieżyczki, bo wieżyczki to dobry pomysł, żeby ich porozstawiać od oho i ciut-ciut, mimo że przy gdzieś tutaj boczkiem mógłby się przedostać tak naprawdę i nie musiałby atakować bezpośrednio, bo po co? Te Banshee, ta dwójka Banshee mi rozwalać. Ciekawe, czy jakieś upgrade'y dla... Nie, upgrade'ów dla Banshee nie ma. To jest co ciekawe, Combat Shield dopiero nam się pojawia w 14-20, to jest taki taktyczny Combat Shield. My może troszeczkę tutaj zwiększmy tempo, bo mam wrażenie, że to będzie wszystko trwało i trwało i trwało. Uwaga,
Banshee z przodu, przy okazji obserwer, przeciwnik nie uznaje obserwerów, zwiększyliśmy prędkość. I teraz ilu jest tych Marinesów tutaj? Ja nie chcę nic mówić, ale Marinesów jest tutaj mniej niż 20 sztuk i tak naprawdę te kariery z Voidami to wszystko powinno rozwalić. Gdyby tylko się ruszył, ale proto się tym wszystkim nie obchodzi. Szefie, to ma tak... I zajmijcie się tym, mnie to nie obchodzi, ja aktualnie jem moje fondue. Protoskie. Dobra, ruszył do ataku. Jest, zaczyna się walka. A Marinesy giną. Marinesy walczące z interceptorami. Najgorsze to może być. Reszta armii nie chciała powalczyć. Ej, chłopaki, no ruszcie się. Pytanie jest za 100 punktów. Czy Michał przeżył to wszystko? Czy Michała nie ma? I zatrzymał się. Dobra, rozwalił dużą część armii. Zatrzymał się. Bardziej mnie zastanawia to, dlaczego marudery były tworzone przez pewien czas jeszcze. Do czego one były potrzebne? Rusza eskadra Wikingów. Batalion 3. Nie 303, tylko batalion 3. Z nadzieją przechwycenia przy odpowiednim mikro. Wydaje mi się, że to jest do wygrania, tylko trzeba dobrze mikrować. To jest zasady fair play, bo zauważył, że przeciwnik się nie ogarnął, że trzeba walczyć. Podlatujemy prościuteńko po dwie życzki. Niech nam są trzy sztuki, dwie sztuki walczące, bez sztuk walczących jakichkolwiek. Kolejna porcja wikingów się tutaj pojawia, trzeba by z nimi powalczyć. Pamiętajcie, że wikingi mają większy zasięg niż kariery, wikingi mają większy zasięg niż wojdy. Wikingi ogólnie rzecz ujmując mają większy zasięg. I teraz pytanie, kariery są brane na cel, więc jest nie najgorzej. Mikrowanie karierem to jest zbyt ciężkie, karier jest po prostu za duży. Te Banshee, które było z przodu, strasznie mi się podobało. No i żebyśmy mieli mieć GG, bo przebija mu się do środeczka, czy jeszcze nie? W tym momencie jeszcze nie mamy kolejne olbrzymie starcie, jak widać mikro na tych wojdach jest olbrzymie! Pięknie, interceptory są niszczone. To jest próba zagłodzenia Protosa. On wie, że Protos siedzi na jednej bazie i próbuje pozbyć się tych minerałów, niszcząc interceptory. Po 20 czy 15 minerałów za sztukę, więc wydaje parę jest jakieś setkę, 100-150 minerałów, ale on w końcu go zagłodzi, bo on jest teranem z pięknym mikro. I ja nie chcę nic mówić, też tutaj jest w końcu w środku. Wikingi znowu walczą, tak podlatują odpowiednio blisko, aby widzieć białka oczu Protosów. Nie wiem, czy Protosi mają białka, czy mają żółka. I mamy GG! No dobra, troszeczkę krótszy odcinek niż ostatnim razem, ale mamy GG. Staniu napisał GG. I co teraz będzie robił ładnego, fajnego Staniu? Czemu się nie wychodzi? Ja się wam podziękować za dzisiejszy meczyk. Staniu on nie powie GG, prawda? On oszukał z tym GG. On się nie chce poddać. Nie, zrobił 3 wikingi i będzie ewakuował. Więc będzie ucieczka do... Walczy z interceptorami przed chwilą. Nie, dobra, z jednym wojdem udało mi się. Co, będzie ucieczka do rządu głównego do Rumunii? Czy po prostu wszystko będzie sobie tutaj się działo? Jest! Mamy pierwszego podniesionego. Drugiego jeszcze nie ma, jeszcze walka z wieżyczkami. Są kolejne dwa na raz, podniósł szaleństwo. Podnosi do tego wszystkiego jeszcze orbital. Pytanie, czy orbital ucieknie? Jak widzimy, atakowany jest starboard. Więc mamy emigrację rządu na ho, ho, ho! Aha. No dobra. No dobra. Więc tak, napisał GG, ale się nie poddał. Zdarza się tak. No przeanalizował 10, przeniosł 14 milionów opcji i znalazł jedną, kiedy jest w stanie to wygrać. Tylko wszystko musi być zrobione idealnie. A to oznacza, że ta SCV-ka musi to przeżyć. Żeby ta w 14 milionach, tylko wtedy ta SCV-ka stanie przeżyje i tylko wtedy uda się coś zrobić tutaj. No, mówiłem, że przeżyje, tak to jest. Tutaj jest Tony Stark. No i dobra, na razie się wszystko jest niszczone. Widzimy, że budowanie kolejnych reaksów. Chciałbym zauważyć, że wszystkie najważniejsze upgrade'y są gotowe, więc tu nie trzeba żadnych tych labów robić, tylko na przykład zrobić olbrzymie ilości Marinesów i wbić się. Protos wydobywał już na odległość. Ma 700 minerałów, Protos nie przyjmuje ekspansji, wysyła oddziały do wydobywania, ponieważ na odległość jest lepsze. Wtedy no, minerały są smaczniejsze, powiedzmy sobie. Bo są sezonowane. Przejadą, no i trzeba stąd oczywiście uciekać. Syścianki, jak widzimy, całkowicie to niepotrzebne. Wojdy się zbliżają. Nie lepiej byłoby spać same kariery na razie? No najwidoczniej nie. Dobra, zaczyna się walka. Podlatuje bardzo blisko, co by mieć pewność, że zginie. No i bardzo ładnie to wychodzi. Podlatuje idealnie blisko między dwa działa. No i czyżby to było powstrzymane? Czyżby ta wielka agresja? Tak, widzę, że to jest prawdziwa protoska krew, która atakuje rafinerię. No niestety, protosi mają tak od dawien.
Aha, czyli atakował Carriera, który nie miał interceptorów, ale zostawił Voida, który go mógł atakować. No dobra, niech tak zobędzie. Ostry skręt w prawo. No i proszę Państwa, chyba jednak zwiększymy prędkość tego wszystkiego, aby zobaczyć, co się tutaj będzie działo. Bo wszystko jest zniszczone, ale w tych 14 milionach kombinacji żyje jedna SV-ka. Ona daje tą szansę i nadzieję, chyba że kolejna armia podleci. Wieżyczki, która sensor towera nie zniszczy, bo po co miałby rozwalić? Nie, dobra, rozwalił sensor towera. Ekspansje tutaj są, to jest ta z domu, co przeleciała, czy kolejna jakaś była postawiona. Tu jeszcze buduje, gdzie prawie w ogóle minerałów nie ma, ale uwaga, znowu walka, znowu starcie na środku, na najwyższym poziomie. Przy okazji, czy on nie miał niechcąco zlotów? Ma 4 całe zloty. A gdyby teraz na przykład zrobić zloty na szarże, a gdyby teraz na przykład ma bardzo dużo gazu, zrobić High Templary, wiecie, High Templary mają coś, co kontruje Marinesy, mają tak zwane Stormy. Marinesy niestety nie są odpowiednio przygotowane do walki, wszystko jest bardzo mocno metalowe, żelastwa co nie miara i jeżeli pioruny grzmotną, to oni w środku się ładnie, pięknie gotują. Podlatywanie pod wieżyczki, podlatywanie tam, gdzie przyjmik jest najlepiej przygotowany, tak, to nie do końca może być dobry pomysł. Niestety sztuki wojennej III Rzeszy tutaj Protoss nie odgryzł jeszcze, bo to powinno być mniej więcej tak, że o, patrzcie, mam jakieś góry z boczku, chodźcie, oblecimy sobie ten pasma Żinota. Co my się będziemy przyjmować? Kolejne wojdy się pojawiają, ale wojdy, chciałem zauważyć, już na plus 2 do ataku. Czyżbyśmy mieli za chwileczkę kolejne starcie, ja przyspieszę, bo to coś czuję, że to jest jedna z tych gier, kiedy się dużo nie dzieje. 36 harweserów, chciałbym przypomnieć, że Protossowi troszeczkę kończą się minerały. Troszeczkę nie przejmuje bazy, nic też nie wskazuje na to, że teren miałby być agresywny, więc gdyby tak Protoss wpadł na teraz pomysł przejęcia bazy, albo zmienia High Templarów, albo wcześniej teren by wpadł na pomysł, żeby zdropować, to byśmy nie mieli drewnianych przedszkola w tym tygodniu. Jak już mówiłem, drewniane przedszkole zostało przeniesione na wtorki, bo w poniedziałki zawsze coś się dzieje. Wczoraj właśnie... Chodź, skarbie, tylko jedną rzecz w Ikei. Dobra! Ruszył teren do walki! Postanowił, że czas zaatakować. Niecała armia protoska walczy. No niestety tutaj pokazuje, co się dzieje. Co jest ważnego, że teoretycznie Marinesy w dużych ilościach, jeżeli targetują wojdy, są w stanie wygrać. Chociaż te plus 2 do ataku jest upierdliwe, gdzie u 13 jest tylko plus 1 do obrony. Więc to jest trochę problemem. Też szkoda, że nie użył całej armii, tylko wyszedł połową, bo dlaczego całość miałby używać? Teraz wysyła drugą część, bez teama, poczeka i chyba walczył z Carrierem. Tak, walczył bezpośrednio z Carrierem, udało mu się to rozwalić. No dobrze. Okej, popatrzmy. Marinesy i Wikingi są tworzone. Ej, niewiarygodne, Wikingi walczą w miejscu, gdzie powinny, czyli z daleka od zasięgu przeciwnika. Walczyły z daleka od zasięgu przeciwnika. Już wiem, po prostu są te supply depoty. To jest wszystko po to, że jeżeli będzie zwykły aimów, to Protoss będzie to atakował na początek, zamiast zajmować się prawdziwym zagrożeniem. Świetnie podprowadza wszystko, idealnie, spokojnie. Ustawcie się ładnie w kolejkę, co by każdy dwa razy w pierdzielu na raz nie dostał. Dobrze? Więc ustalamy się. Ustawiamy się tak, jak natura chciała. No i teraz na przykład, gdyby te zeloty, które tutaj są gdzieś z przodu poszły, nawet bez tej szarży, by porobić trochę rachu, ciachu, sushi przygotować z Marinesów, pewnie by się udało już to wygrać, ale nie. On tutaj wysyła, trzyma na razie te wojny, które mają coraz mniej i mniej życia, cały czas wysyła stanie na najlepsze oddziały do walki. Oj, gdyby troszeczkę mikro na tym wojdzie było, to byśmy tego turnieju nie, to byśmy tego nie pokazywali. Zwiększmy sobie prędkość i zwiększmy. Pamiętacie, jakieś ludzie mówili, że o mój Boże, kiedyś to w brązie to było, to i tej Mingi znali i wiedzieli, żeby upgrade'y robić i tak dalej, w srebrze. Nie, jaki brąz, srebro. Gold wyglądało mniej więcej tak samo jak teraz. To my byliśmy piękni i młodzi, teraz jesteśmy już tylko piękni, więc ta. No dobra. Kolejna porcja wojdów. 4 na raz się pojawiają. Chciałbym zauważyć, że ma sporawej ilości minerałów w banku i nie wiem, dlaczego nie przejmuje tej ekspansji. Przyjęcie ekspansji teraz było bardzo ważne. Może zobaczył, że przynik napisał GG i przy jedynie protokół wgrał się do tworzenia wojdów. I nic więcej. Do przyjmowania kolejnych ekspansji już nie, bo po co? I teraz zobaczmy sobie te 4 zloty tutaj z przodu, jak bardzo pomogły. No i dobra. Bohatersko Marinesy walczą i bohatersko wygrywają z tym wszystkim. Oczywiście, że tak. Udało się w końcu wygrać. Zwiększmy troszeczkę prędkość oczekiwania na dalszy rozwój wydarzeń. 4 wojdy cały czas. Mam te wrażenie, że to po prostu będzie tak wyglądało. Zrobi 4 wojdy, zrobi 8 wojdów, wyśle je do ataku, potem zniszczy część, potem w końcu teren się ogarnie i coś dalej rozwali. A jak tam wydobycie aktualnie? 1000 minerałów do 500. Ekspansji 4, 3, jakby nie było, tak nie było. Jest! Dobra, teraz mogę powiedzieć, siedzi Protoss na tych 3 bazach 2 godziny i ma niezabijalną armię. Uwaga, przyjmowany jest gold, najwyższa pora, szkoda, że może było polecieć stąd, przyjąć golda, zrobić planetarkę, obstawić wieżyczkami, szybciej to było, ale wtedy tego by nie było w drewnianym przedszkolu.
Wojdę czekają, ładnie, w defiladzie, w szeregu. Teran, jaki plan Terana? Robienie Marinesów. Ciekawe mnie, czy Teran ma wszystkie budynki w jednej grupie kontrolnej, czy oznacza budynek Marines, Marines, budynek Marines, budynek Marines, budynek Marines, budynek Marines. Kolejną bazę sobie stawia. SCV-ki jadą na wycieczkę szkolną, albo uciekają z pracy, mają wolne po prostu, więc jadą gdzieś sprawdzić, co się dzieje, wydobywają na odległość, nie, schowało się za minerałami i udają, że ich nie ma. Dezerterzy! A oczywiście Protoss, jak to Protoss, musi wszędzie poustawiać sobie wieżyczki. Chciałem zauważyć, że mamy... O, ja cię pierdzielę, wysłał od tyłu. Nacisnął na Golda i te jednostki od tyłu pojechały. Mały pro tip. Jakby wydobył tego Golda, przy którym był już bezpośrednio, to by to podjechało wtedy do najbliższego, nie wiem, czy do tego orbitala by podjechało, czy coś, ale wtedy mógł wydobyć i dopiero pokazać, wracać do orbitala. Gdzieś skany poleciały, upewnić się, co przeciwnik robi, bo wiemy doskonale, co się tutaj dzieje, czemu nie mówię, jest. Gdzieś te skany były, zobaczyć, gdzie jest przeciwnik, ten jest skan po stronie prawej, zamiast podjechać, skan na maina, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, zamiast podjechać, tutaj nic nowego nie mogło się za bardzo dziać, do naturala. I znowu kariery się pojawiają, zwiększmy prędkość, jest szóstka Voidów, trochę kanonów, duża ilość Marinesów, ta ilość Marinesów powinna to wygrać, jeżeli tylko zaatakuje na zwykłym Steamie, jeżeli wiedzie, rusz się, Staniu, jest was tutaj dużo, no, pojedynczy Wiking na śmierć, z czego, że właśnie skautował, tak, nie, tak, nie, Wiking wy... To się nazywa przyrost formy nad treścią. Wylądował Wikingiem po drugiej stronie, żeby zaatakować asymilator, bo doszedł do wniosku, że ten asymilator może być dla niego tak ważny. Ale ja wiem, co się dzieje. Ja wiem, co się dzieje. Uwaga! Staniu próbuje wyciągnąć Voidy przeciwnika i wtedy, kiedy zobaczy, to już wszystko podbiegło. Jest daleko oddział. Ruszy Marinesami na Steamie! Nie. Marinesy się cofną. Marinesy się na najmarniejszym świecie cofną. Orbitale są, mułów nie zrzuca, bo po co mu muły? O, coś się działo. Odpalił... Czy on odpalił Steama i nie zniszczył pylona? I taki był, i tak to wyglądało mniej więcej. Tych Marinesów jest od... Oho, ho, 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 albo i więcej. Skoro jest tak dużo, to powiedzcie mi, dlaczego jednak się tutaj nie bił? Czemu on się nie ruszył? Na co on czekał? No halo, Staniu, no przecież mogłeś się wbić. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć dział, tylko i wyłącznie pięć dział. Mogłeś się wbić, rozwalić działa, rozwalić Eiko w całości, ale nie. Postanowił tego jednak nie robić. My zwiększamy prędkość, bo tutaj nie ma co czekać zbyt długo. Kolejne ekspy są przestawiane, no i mamy APM-y. Zobaczmy, jak wyglądają APM-y. Niewiarygodnie. APM-y wyglądają tak, że nawet Staniu coś robi tutaj. Minimalnie to minimalnie, ale jednak coś robi. Zwiększmy jeszcze prędkość, bo mamy oczekiwanie na coś. Nie wiem do końca jeszcze na co. Widzę wydobywanie na odległość ze strony Protossa. Ma tyle minerałów, to trzeba, żeby postawić bazę, no ale po co miałby stawiać? Do tego wszystkiego Staniu, jak widzimy, stawia Sensor Tower. Chyba Staniu nie do końca zrozumiał, po co jest Sensor Tower. Sensor Tower jest po to, aby przez mgłę wojny pokazać jednostki przeciwnika, prawda? Przez mgłę wojny, żebyśmy widzieli, że coś tam się przemieszcza. Nie, żeby fizycznie pokazywać, gdzie są przeciwnicy, żeby było widać to wszystko. Ktoś tu ekspansji nie postawił. Jest ekspa, więc ekspansja zeskautowana przy użyciu Sensor Towera. Tak dosłownie ekspansja zeskautowana przy użyciu Sensor Towera. Zwiększmy troszeczkę prędkość, bo to jest... No, to nie do końca tak to działa, ale jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że podobno nie jest głupie, chociaż w tym wypadku jest głupie. Steam odpal, błagam cię, odpal Steama, żebym odpal tego Steama, żeby zniszczyć kamień. Tam z tyłu panowie próbują walczyć, no nie udaje się, próbują się dopchać jak na koncercie. Proszę nas wpuścić, my chcemy tutaj, kupiliśmy bilet do Golden Circle i chcemy strzelać do przeciwnika, nie ma. Dobra, jak tam wydobycie na minutę nam tutaj pokazuje, dosyć ciekawie, 3000, 4000 minerałów w banku stania, no byłoby fajnie to jednak wydać na coś, chociaż prawie jest wymaksowany, więc tak naprawdę będzie mógł na przykład zrobić upgrade'y wszystkie, które by chciał, gdyby chciał, bo upgrade mógłby na to wydać. Ja bym chciał zobaczyć jakieś mediwaki, wiecie, w tym wypadku brak... O, jest cicho mediwak, jest jakiś mediwak. Do tego wszystkiego jest plus 3 do ataku dla Tossa, który robi Voidy z 4 Stargate'ów. No ma dwie bazy, na których wydobywa i tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, że nikt jemu nie powiedział, że gdyby miał 3 bazy, mógł kolejne 2 Stargate'y dorzucić, bo gdzieś przeczytał, że na jedną bazę 2 Stargate'y to jest max. No dobra, czyli on ma dwie bazy, co może mieć 4. Ale broń Boże nie przejmie kolejnych, no bo on wtedy nie wiedziałby, biedny, ile mógłby tych Stargate'ów mieć.
jako że Staniu zobaczył ekspansję, będzie się chyba chciał tam wbić, prawda? Panie Staniu, wbija się pan. Pan Staniu się jak najbardziej wbija. Pan Staniu próbuje być upierdliwym człowiekiem. Nawet uda mu się ekspansję zniszczyć. Na szczęście Steama nie odpalił. Gdzie jest armia protoska? Już widzę, jest armia protoska. Armia protoska będzie ruszała chyba na jakąś wymianę baz. Teran, który ma 60 punktów armii więcej, nie chce zaatakować głównej armii, bo widzi, że coś tutaj przemiesza, boi się, że to wszystko straci. Nie chce zaatakować głównej bazy, no bo po co mu? A te 4 zloty, no mówię wam, management. Management siedzi i obserwuje, co tu się dzieje. Interceptory cały czas są tworzone, upgrade'y plus 3, no ładnie, ładnie. Ogólnie rzecz ujmując, gdyby tutaj były jakieś High Templary, no, albo Zeloty, albo High Templary, 3 High Templary z pełną ilością energii, 6 Stormów, ta armia przestałaby istnieć, biorąc pod uwagę jak rzuca, jak kontroluje Staniu to wszystko, ale, o, cicho są wieżyczki, bo zobaczył armię i doszedł do wniosku, tak, wieżyczki to jest to, co ja potrzebuję, muszę się jeszcze tutaj zabezpieczyć, nie mogę nic więcej już robić, więc stawiam wieżyczki, ale jest plus, bo stawia te wieżyczki, zobaczcie, no, zakolejkował 2 SCV-kami wieżyczki, tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nie, ale dobra, jeszcze 6 na 3, to nieźle, po 2 zakolejkował. Przeżyjemy to wszystko. Kitkę, odejdź mi od mikrofonu, dobra, chyba, o mój Boże, chyba się zaczyna jakieś starcie. Oj, kot mi włożył ogon do mordy. No i dobra, zaczyna się teraz walka, nie wszystkie kariery walczą. Widzicie, co jest najzabawniejsze w tym wszystkim, interceptory za sekundę zostaną właśnie wybite. Dlatego jeszcze walczył pod wieżyczkami, to nie najlepiej wyglądało. I chyba armia zostanie rozwalona, taki mały ząg, jak padną wam interceptory. Chwilę czasu trwa, zanim zostaną odbudowane. W międzyczasie 2 siczanki wyjechały. Pewnie czy jest expa. Na randkę sobie pojechały. 4 pancernych i 4 pancerne. Najprawdopodobniej to tam było. I jeszcze ładny Steam w pogoni za tą armią. No, chyba w tej chwili to powinno już być te GG. Chyba, że Staniu zrobi coś dziwnego i przesteamuje całą swoją armię, w co ja do końca nie wierzę, żeby coś takiego zrobił. Znowu rozstawia czołgi, nie podchodzi trochę bliżej, żeby mieć wizję na kanony, bo po co mu wizja na kanony? Kolego, masz podejdź. Ja ciebie proszę, podejdź tam troszeczkę bliżej. No nie bądź taki, a ty przestań po mnie łazić, mendo, jedna kocia. Dobra, rzucił, podszedł i rzucił ska. No pięknie. Moje gratulacje. W sumie stać go, co? Nie stać go, 7000 minerałów. Stać go, no. Okej. Okay. W międzyczasie SCV-ki wydobywają na odległość w okolicach Golda. Gdzie one pojadą z tym? Aha! Gorączka złota tutaj jest. No dobra, gorączka złota z tym goldem. W sumie mógł na górze przerzucić jednostki. Dobra, jest w 10 do środka. O mój Boże, ale przesteamował. Mocno przesteamował i na dodatek jeszcze chyba te ściszanki atakowały własne jednostki. Tak mi się wydawało. Ej, gdyby teraz na przykład powiedzmy sobie 10-11 zlotów na Steamie, czy na szarży z upgrade'ami. No z tą tarczą, prawda? Wbiło się w to, ja nie wiem, czy to wszystko nie byłoby ubite. A SCV-ki dalej wydobywają, tak, będą wydobywać tutaj na odległość. Protos cicho wpadł na pomoc przyjąć Golda. Mnie to bardziej zastanawia to, jak Protos chce to jeszcze wygrać. No cały czas robi sobie wojny, biorąc pod uwagę ten poziom, to może jeszcze się tutaj coś stanie. Dobra, rozstawione czołgi, bardzo ładny atak, szczególnie, że mógłby się gdzieś tam już wbijać dawno temu i wykończyć to. Ale tego jeszcze nie robi. Mediwaki się pojawiły. W końcu leczenie! Hajsy ZFZ tu przysłali. Nowy miesiąc się zaczął! Jej! Mamy nowy miesiąc. Marinesy już podają, żeby zablokować ekspansję. Część armii przechodzi, żeby było jeszcze zabawniej. Tak, Marinesy giną od działa. Zginęło się chłopakowi. Zginęło się jednemu, może tutaj drugi, chociaż przeżyje. Tak, tutaj jeden przeżył, kolejne też przeżyją, dały radę przejść. Gdzie są wojdy? Wojdy czekają, dostawia sobie pojedyncze działo. Bo czemu by nie będzie wydobyć, to będzie zabawne, że będzie wydło tutaj na odległość, będzie bardzo śmiesznie. Expa pach rozwalona, bardzo ładnie, pięknie. Co z kolejnymi? Też stara się to wszystko porozwalać. No dobra, jak na to popatrzymy, to tak moim zdaniem chyba zaraz tu powinno coś się to skończyć. Dobra, wojd ruszył do walki, całe 2 sztuki z 5, bo dlaczego? Po co miałby atakować wszystkim, co miał, jak coś, albo po co poczekać, czy nikt podejdzie pod działa, a lepiej wejść z przodu i zginąć. Proszę Państwa, chyba jednak będziemy mieli za chwileczkę w końcu najwyższa pora na te GG. Więc jeżeli materiał Wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji kanału. Plan jest taki, wbić 100 tysięcy subskrypcji do końca wakacji. Myślę, że to się nie uda w żaden sposób, ani do końca najbliższych 3 lat, ale byłoby fajnie. Więc jeżeli oglądacie mój kanał, nie subskrybując go, to zasubskrybujcie, do tego ustawcie sobie opcję powiadomień, tych dzwoneczków dziwnych, będziecie dostali powiadomienia, że nowy materiał się pojawia.
a ja chyba będę już tutaj kończył, bo tak nie wydaje mi się, aby udało się coś zrobić. Bodulski, tak, Protoss już pisał GG, tak też jest. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Na razie wszystkim.